Witam w kolejnym odcinku. Tutaj Pawson. Zaczynamy dalej grać w Half-Life'a w Cinematic Modzie. Niestety zauważyłem dzisiaj, że YouTube po prostu zaproponował mi poprawianie filmów, bo podobno mi drżą. Trzenie podobno na filmach było. No dobra, włączę to poprawianie, przecież co może się stać. No i właśnie się stało. 5 filmów mam. Spierdolonek za przeproszeniem. Dzieci, jeśli to oglądacie, to wybaczcie. Ale można się wkurzyć. A jak ktoś nagrywa i później coś takiego się dzieje, no to się może bardzo wkurzyć. Dwa filmy z Half-Life'a, dwa pierwsze. Chyba jeden w tym. Jeden jest zepsuty w... O nie. Jeden zepsuty jest w moim w Wolfensteinie i... czy jeden w Doomie? No, około 5 filmów jest. Bo na szczęście się w Doomie udało się kilka cofnąć te zmiany. Ale tam już wcisnąłem w niektórych, już zatwierdziłem i nie wiem czemu. Wczoraj najgorsze to, że skasowałem wszystkie odcinki z Half-Life'a, te stare, co miałem. To jest już 9. Skasowałem, bo mówię, nie będą już potrzebne, wszystko zrobione jest, to... będzie ok. Tam to będzie załatwione, mówię. A tu niestety taka niespodzianka mnie spotkała. Filmy zrąbane. Okej. Okay. Mamy. I tam atakują robale. To nie doleci za bardzo. Zabić. Nie strzelaj do mnie. Szukam karabinu, żeby cię załatwić. Zbiewa. Dobra, padł. Nie, nie ma. No i tak, wkurzony jestem dzisiaj, bo ponagrywałem sobie fajne filmiki. No i zepsuły się. No już się będę klnął, bo to nic nie da. Daleko nie wróciłem z bratem. O, teraz co dalej? Ja mam też rzucę niespodziankę. No i niespodzianka was zatwiła. Gdzie tu mam wejść? Słuchajcie, życie straciłem przez te karabinki. A, tutaj szybko. Biegniemy. Tam są jakieś możliwości. Nie, no tutaj nic nam nie dało to. Gdzie ja mam teraz iść? Ktoś może mi podpowie. Robaczki. Robaczki, powiedzcie mi, gdzie ja teraz mam iść. Ktoś, na szczęście jesteśmy chronieni przez robaczki. Przynajmniej się to jest lepsza broń.
traktować przez granatę. Dobra, zginie. Cholera, no. Taka zabawa mi się nie podoba. Spadaj. Ja mu to robię karabinę, żeby się załatwić. Rybaczki. Zatkuję go. W tą stronę muszę iść. Jakoś obejść. Albo w dół. Nie ma, w dziurę nie da rady. Stąd przyszedłem. Czy nie przyszedłem? Tu jest energia. Widzę, że oni mogą przejść, a ja nie. O, nie strzelił przez to. Trochę mnie załatwili już. Dobre pytanie, gdzie on już. Dobra, zabij mnie. Kurde, zamotałem się znowu. Nie wiem, gdzie mam dojść. Czas tylko człowiek traci. Rybaczki trzeba przełączyć. Jak tam zabijają. Zasejwujemy. Nie ma się dużo życia. Lepiej sobie zasejwować. Dobra, la safe zrobiliśmy to. Padł pies. Jeden. Nie wiem, wkurzyłem się trochę i teraz taki rozproszony trochę gram. Nie jest to moja idealna gra. Tego też. Tu raczej nie przeskoczymy. Jeszcze na górze są. W górę nie wejdziemy. Ja to mogę zrobić, no. Gdzie ja mam wejść? Tu w dół, w tą dziurę.
pierdolę, no. W dupę jest o zwierzę, nie mogę przejść. Nie. Rzucił mi granata i koniec po mnie. Tutaj. Poczekaj, czy oni wyjdą. Dobra, padł gnój. Gdzie ty jesteś? Dobra, ale przynajmniej wiem, gdzie mam iść, bo tak to się zamotaliśmy. Nie wiedziałem za bardzo, gdzie w tym kierunku mam iść. Dobra, on załatwia te maszynki śmieszne. I... Sejwujemy, poczekamy sobie tutaj, dobra. Na kolegów naszych ulubionych. Okej. O nie. Myślimy najpierw tych gównojadów tutaj. O, jak rzucę granatę. No jeden, spróbować. Nie no, fatalnie gram, naprawdę fatalnie. Tak nie grałem nigdy chyba jeszcze. Zaczynam ciągnąć tak samo miejsca. No, czekajcie, bo rzucę granatem. Atak ostry. Już karabin. Safe.
Dobra, zacząłem myśleć, trochę się uspokoiłem. Bo tak to bardzo słabo mi szło. To chyba też mogę wyłączyć. Tak. Zaczęliśmy sobie zielone światło. Torturowali jakiegoś osobnika z kosmosu. Przejść, idziemy na górę. Na górze zaraz się trochę postrzelamy. O, już widzę. Widzę wasze dupaczki. Przepraszam. Się wczytać, bo słabo mi to idzie i dość dużo mi zabijają. Tylko 30% dzielnicy od tym życia, to jest bardzo mało. Mi dorąbali tutaj. No. Idziemy na górę pozabijać tych frajerów. Safe, szybciutko. Tak, myślałem, że to wybucha. Ale nic to. Idzie do nas. Ale długo nie pożyje chłopak. Kolejnego nie ma. Gdzie jesteś? Okej. Przydałbym się jakieś życie. To możemy się teraz z wami strzelać, no. Wolę strzelby. Łatwiej ich zabić. Nie, tu moment akurat mnie trudny był. Przyznać. Trochę słabo mi szło. Tu mam na moje. Może trochę lepsze będzie. Nie. Safe. Lecimy dalej. Tak się gubię, już to nie pamiętam tego więzienia. Nie wiem, co tu mam zrobić. Czy coś tu nacisnąć jeszcze? Potrzebujemy. Tu nic nie ma. Dobra. To schodzimy na dół. Z powrotem. Zejdziemy. Tam czegoś poszukamy sobie. Dobra, brama się już otworzyła. Gdzieśmy. Tutaj. I tu w lewo, tak? A, to otwarte przecież. Chwilę tam na te rybaczki, albo gramy już. Albo rybaczki polecam. A, rozwalą mi. Trzeba.
A, jeszcze żyje, gnuje. Zobacz, jakie torny. Dobra, po nim. Wreszcie. No, na pompę. Jak to wyłączyć teraz? To jest dobre pytanie. Zasywujemy, bo nie chcemy się tutaj zaczynać 500 razy. Może pójdziemy sobie ucapkami, żeby nie widzieli. A, przyczyniłem się może energię przez ten. Taką energię przegrałem. Granat. Jest to. No. Dobra, jakoś poszło. Ale tylko jakoś. Bo nie wiem, jak wyłączyć tą frajerską energię. Ale tutaj możemy przejść. Lecimy dalej. Lecimy już dalej. Wiatrak. Wiatrak może granatom się uda zabić. Nie wiem, może nie bardzo. A, bardzo cegłą. Stawimy mu. Się. Na ziemię, piesku. Dobra, załatwiły go. Dobra, chłopaki, muszę skorzystać z talety. Na chwilę przerwiemy od nagrywania. Pójdziemy, pogramy zaraz chwilkę. Okej, wracamy do nagrywania. Teraz jestem troszkę lżejszy. Będzie łatwiej się nagrywać. Musimy otworzyć jakoś tutaj wyjście. Jak nie to wyjście, to może gdzieś indziej pójdziemy. Nie wiem. Nie wiem, tutaj przeszliśmy. Więc to by nam się też przydało, ale to chyba... Już to nie otworzymy nic. Dobra, nieważne. Gdzie ja mam iść teraz? To jest bardzo dobre pytanie. Gdzie ja mam teraz iść? No może tutaj. No, na pewno tutaj. Dobra, zaraz mam jakieś słabeusze. To ich załatwimy szybko. Robaczki. Skocz się tam. Beze mnie. Mam nadzieję, że zaraz ich zaramią. Moje rybaczki. I będzie pro problemie. Nie będzie trzeba się z nimi za dużo strzelać tutaj. Się lubię się z nimi strzelać. To za dużo, to niezdrowo. Zrobimy sejwika. Bo jak zapomnimy o sejwikach, to później będziemy płakać znowu, że musimy się wycofnąć. Frajer jeszcze. A, gdzie. Dobra, na to liczyłem. Skończycie ich szybciutko. Coś mamy? No nie, robaczka mamy tylko. Sporne jest, ale my to zatrzymujemy.
Tutaj przerzucam broń śmiesznie. Ale nie chcę mi się po prostu guzikami przełączać. To sobie kręcę jedną rączką i jest dla mnie idealnie to. A robaczki są idealne do tego. Okej, lecimy na górę szybciutko. Spadaj, robaku! O, jeszcze jeden leci. Jeszcze jeden. Proszę blisko przebiec, on nie może bez nic stopni zrobić i... Na ziemię. Na ziemię kolejny. Zobaczymy, czy może gdzieś takie życie było w celach. No nie było. Ale i tak sobie zasejwujemy, stojąc z robaczkami. Idź się stąd już! No macie jakie frajery. Nie potrafią. Macie to jeszcze przyjemniaczki ode mnie. Szybko padły dosyć. Czy padli raczej. A nie padły. Moje robaki nie szybciej padają, co bym robił. Czy granata? Nie może mi się wydawało. Dobra, znowu save. I jedziemy dalej. Z koksikiem. Kurde. Możemy schować. Nie da, ale przynajmniej skowaliśmy. Muszę przeskoczyć, bo robaki zaraz za mną pójdą i będzie mieć problem mały. Jak mówiłem. Macie przerąbane, chłopak. Te robaczki są... Nieugięte są te robaczki. O nie, znowu sobie to zrobiłem. Coś wam podrzucę. Nie wiem, czy będziecie zadowoleni. Okej. Okay. Robimy save'a. Już nie żyją wszyscy. Chłopcy. Dobra, tu coś mieli dobrego dla mnie? No boję, tam na dole byłem. Tu na górze. Nie wiem, co. Nic mi nie zrobią w sumie. A jak nawet spróbują, to. Ale im zarąbał. Nie, no dobra, save do wczytania. Jeszcze raz. Wspieramy broń. Widzicie, jak tutaj, co daje tutaj w tej grze save'owanie. W przeciwieństwie teraz tych nowych wszystkich gier, to... Bez tego byłoby bardzo ciężko. Capture
Robak za robaczkiem. I chłopaki giną. Mamy czysto już. No nareszcie, trochę energii. No gra w ogóle całkowicie na siebie wygląda. No. Ktoś grał w Half-Life'a, zauważył od razu różnicę, a kto nie grał, naprawdę warto zainstalować sobie od razu z Cinema Modem. Nie będzie się widać takich różnic graficznych jak w... jak... że to gra już z 2004 roku. Zadowoleni będziecie z jakości grafiki. Mimo to, że trochę ciemne jest, ale można sobie zainstalować innego, chociaż nie wiem, czy nawet tam w opcjach nie da się rozjaśnić i porobić tam troszkę pod siebie. Ale ja już się nie bawiłem, po prostu nie chciałem. Pewno znajdę każdy znajdę dla siebie. Żyje. Tam się myślę, że też długo nie pożyją. Jeśli nawet żyją. To już niedługo. I co mi się tu otworzyło? To chciałbym wiedzieć. Coś pewnie na dole. Albo tutaj. Albo właśnie tutaj. Coś nam się otworzyło. Pełne życie mamy. Weźmiemy z tego lewo. Amunicja tam sobie nie, bardzo, nie jest tak, tak bardzo potrzebna w tym momencie. I lecimy dalej. Dobra, robaczki. Idźcie już stąd. Idźcie. Chodźcie teraz, teraz możecie przyjść. Zróbcie porządek. W sumie... to już mogłoby się skończyć, bo w sumie troszkę nudne jest. Te dwojowi. Część jak już chyba spółporna. Oni nam nic nie zrobią. Do widzenia. Serwujemy i jedziemy dalej z tą gierą. Idziemy dalej. Tu jakaś dziwna ta lokacja. Z jakimiś palkami. Spadamy stąd. Tak nie może być. Myślemy wam tam no, jednak chłopaków. To się szybciej wam zajmą. Też jest dość dużo, więc to nie będzie takie łatwe. Ale idę następni. Możecie tego nie przeżyć. Kolejni. Jeszcze nawet nie żyjecie. Dobra. Na górze nikogo nie ma.
kolorze zrobi tak ciemno, bo jednak ta, przez to troszkę ta grafika ci na jakości, bo fajnie jest to poprawione, ale gdy nie jest do końca to przemyślane, to jednak to wygląda właśnie tak teraz, że w niektórych ciemnych momentach to nie widzimy tych poprawionej grafiki. Nie cieszy nas tak bardzo ta Cinema Mod. Dobra. Ten został załatwiony. Dość szybko. Tutaj nic nie ma. Lecimy dalej. Tutaj wszystko było już. Dobra, na górę pewnie trzeba wejść. Zaraz to zrobimy. Tutaj. Tutaj. Słyszymy chłopaków kolejnych. Jeden padł. Dobre te robaczki, ale w sumie bez nich też dałbym radę. O, nie. A no, chyba nawet nie biegają, nie wiem. Dobra, zerwujemy znowu. Trzeba będzie granica z widzim. To nic tam nie dało, mogliśmy iść dalej już. Nie widać tego podatnika. Pójdź sobie dalej. Ale wyślę was robaczki po jedną małą rzecz. Zobaczycie. Wiem, że wy się nie obracicie. Nigdy nie obrażacie. Czy tam robaki nawet przez ogień przechodzą, no co tam, żaden robak ognia się nie boi. Ktoś by się zdziwił, że jakiś tam robaczek przez ogień i ogień. Okej, padłeś. Piesku, padłeś. Czy mi to szybko powiedz? Załatwi to się da. Nie, to robaczka trzeba rzucić siłą. Nie wiem, czy jej mózg trzymam w ręce. Tak to wygląda. Troszkę. Po prostu ich wielki moc trzymał w ręce. Czyli wszystko co mają. Save'ujemy i idziemy dalej.
ten też nie ma zbyt dobrego mózgu. Ale w sumie to jest jakiś kocie. Więc co się dziwić? Ja już tam strzelają nadal do moich robaków. Akcja dzieje, beze mnie. Ja tu się posilam energetycznie, mój kostium. Niezła akcja na twarzy. Moich robaków musiało najść się troszkę. Gdzie ja teraz mam pójść? Tu już byłem, tu przyszedłem. Tam też. Otwiera się to? Nie bardzo. Tutaj jakiś guziczek, żeby otworzyć cokolwiek. Też nie. Nie ma nic. Więc gdzie ja mam iść? Po robakach? Ten prospekt by się mógł skończyć, bo więzienie. No tak średnio mi się podoba chodzenie z jednej kółeczko. Przewracamy. Nam nie dało. W kierunku. Idziemy to. Jak się. Musimy wrócić, jak to tutaj. Czas się wracamy. Zostawaj. Nie wiem, naprawdę już nie wiem. Nie mam teraz to zrobić. W sumie po co się wracać, no? To za bardzo przejście, no. Stary dentystyczny fotel. Nie wyglądało to zbyt apetycznie. Nie no, już się wróciłem, ja pierdziele. Idźcie no. Wszędzie byłem już. Nie, w ogóle nie poruszamy się do przodu. Znaczy... Nie poruszamy się skrom dalej, tylko... Trzymaliśmy się tutaj. I koniec.
Może trzeba wyskoczyć przez okno. No co nam to da? A, oni strzelali się z tym. Z moim ulubionym przeciwnikiem. No, przeciwnik po takim strzale to powinien zapomnieć, jak się nazywa. Na końcu życia. On będzie walczył ze mną. Będzie walczył z Freemanem. Przerośnięta, nie wiem. Matka raka. Przerośnięta matka raka. No padłeś już czy nie, no? Kurde, nie. Spadaj, dziadu. Zaraz mnie zabiję. Tyle będzie mnie zawalczał. No i tyle wyszło z mojej zabawy, że mam 17% energii. Zapisaliśmy. I nie wiem, gdzie iść dalej. Wygląda na to, że tam, ale jeszcze przejrzę sobie do końca tą lokację. Jakiś magazyn czegoś. Nie wiadomo czego. No, tutaj może być trochę życia. Bo jednak ten... ta matka raka... ktoś odporna. Będzie bardzo odporna. Nie chcę się zabić. Jak się zabijemy w prymitywny sposób, czyli... zastrzelimy. Ale nie zasłużyłeś na nic więcej w tym momencie. Chyba wyszliśmy. Straszny śmietnik tu jest. Jakaś bomba spadła, czy co? Nie wiem. Tutaj coś jest. Zgniatarka to jest. To jest zgniatarka. Śmieci chyba. Co ona to robiła? Chciałem się zmienić. Chyba zgniata mnie. Razem z tymi śmieciami. A ja muszę chyba dojść. Co? Wyskoczyć? Żeby uciec. Tak to wygląda. Dalej, dobra, mam 17% życia. Tutaj gdzieś sobie pójdziemy. W dół. Tak to jest pozmieniane, że ciężko odgadnąć drogę. No ale fajnie, bo przynajmniej wiem, że tutaj bym grał w nową grę, a nie w starą, którą przeszedłem wiele razy. A że już nie pamiętam tego tak dokładnie, to odkrywam to na nowo. Idziemy teraz to kończyć odcinek. O, w końcu to się da Alex. Bo się robiło niemiło. Pomóc jej.
you made it here in one piece. Ja bym się tu nie dostał. My dad's up there somewhere, in that holding area. It's gonna take some doing to get him out. Jakie masz kreatywne oczy, fajne. Let's get out of here. Ty chyba nie jesteś Alex jednak. Dobra, ona hakuje te drzwi. I lecimy sobie dalej za nią. O, bardzo dużo straciliśmy w tym więzieniu. Nie myślałem, że to będzie aż tak długi. Długi odcinek. Idziemy sobie windą i będziemy kończyć tutaj. Dobra. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Okay.